Dzień dobry, witamy Państwa bardzo serdecznie ze stadionu przy ulicy Sulechowskiej. Inauguracja drugiej ligi po 21 latach w Zielonej Górze. Zielonogórzanie podejmują dziś drużynę Sząbierek Bytom. Bytomskie Sząbierki to rywal mocno utytułowany. Przez 25 lat bytomianie grali w Ekstraklasie, ostatnio w sezonie 92-93. Byli mistrzami Polski w 1980 roku, kiedy prowadził do boju drużynę Sząbierek trener Hubert Kostka. Później reprezentowali Polskę w europejskich pucharach. W pucharze mistrzów krajowych bytomianie doszli do drugiej rundy, przegrywając rywalizację z CSKA Sofia. W sezonie 82-83 bytomianie reprezentowali Polskę w pucharze UEFA, gdzie ulegli w pierwszej rundzie Feyenoordowi Rotterdam. W drużynie Sząbierek w historii tego zespołu było 8 reprezentantów Polski. Było dwóch królów strzelców, Wilim i w 82 roku Grzegorz Kapica. Z tą drużyną zielonogórzanie grali już pierwsze 45 minut. O przebiegu pierwszej części spotkania Marian Rzeźniewski. Od pierwszych sekund zielonogórzanie ruszyli do zdecydowanego ataku i tak trwało aż do końca pierwszej połowy. Sześciokrotnie nasz zespół miał sytuację do uzyskania bramki. Oto piąta minuta. Dokładne podanie na prawej stronie otrzymał Zbigniew Sawczuk, dośrodkował i było bardzo groźnie pod bramką Urbańskiego. Za chwilę po rzucie rożnym w wykonaniu Marka Czerniawskiego strzał Sawczuka niestety ponad poprzeczką. Dziewiąta minuta. Wolny dla naszej drużyny po dośrodkowaniu Zycha. Duże zamieszanie na polu karnym Sząbierek. Goście ratują się wybiciem piłki na rzut rożny. 17 minuta meczu, rzut rożny dla naszej drużyny, centruje Marek Czerniawski, główka Mirosława Kędziory i ogromny kłopot miał Zbigniew Urbański. Przewaga zespołu zielonogórskiego trwa. 24 minuta, jedna z najlepszych sytuacji do zdobycia gola przez zielonogórską drużynę. Po składnej akcji naszego zespołu, rozpoczętej już w środku pola, w idealnej pozycji znalazł się Piotr Czerniawski, jednak swoją klasę wykazał bramkarz drużyny gości. Za chwilę faul na bramkarzu Piotra Czerniawskiego, po którym nasz zawodnik zarobił żółtą kartkę, już drugą w obecnym sezonie. 36 minuta. Długie podanie z naszej połowy do Wojciecha Pochylskiego, który po sprytnym zagraniu znalazł się sam na sam z bramkarzem i tym razem jednak Zbigniew Urbański nie dał się zaskoczyć. I wreszcie 41 minuta meczu, po której powinno być 1-0 dla Lechii Polmozbyt. Znakomite dośrodkowanie Marka Czerniawskiego z rzutu wolnego i kapitan naszej drużyny Mirosław Kędziora doskonale wyskoczył do główki. Po jego strzale piłka niestety trafiła w poprzeczkę. Tak więc ogromna przewaga drużyny zielonogórskiej. Bramkarz zielonogórzan Ireneusz Rymaszewski praktycznie nie miał ani razu okazji do interwencji, ale rezultat spotkania po 45 minutach bezbramkowy. Spotkanie prowadzi sędzia z OKS-u Wrocław, Wiesław Piotrowicz, któremu pomagają Janusz Buliński i Kazimierz Kowalczuk. Oto składy obu drużyn. Drużyna Sząbierek Bytom. W bramce znakomicie spisujący się w pierwszej części Zbigniew Urbański, z numerem drugim Fryderyk Duda, z numerem trzecim Grzegorz Fusek, z numerem czwartym Ireneusz Domagała, z numerem piątym Janusz Kluge, z numerem szóstym Ireneusz Krupanek, z numerem siódmym Sławomir Świstek, z ósemką Krystian Kandziora, z dziewiątką Adam Bała, z dziesiątką Zeno Lisek i z jedenastką Jarosław Skrzypiec. Trenerem drużyny Sząbierek Bytom jest Teodor Wawoczny. Drużyna zielonogórska w składzie z Markiem Czerniawskim, o czym wspominał już Marian Rzeźniewski. W bramce Ireneusz Rymaszewski, z dwójką Wojciech Winograd, z trójką Mariusz Gumienny, z czwórką Zbigniew Korszun, z piątką Wojciech Pochylski, z szóstką Krzysztof Jutrzenka, z siódemką Zbigniew Sawczuk, z ósemką właśnie Marek Czerniawski, z dziewiątką Mirosław Kędziora, z dziesiątką Piotr Czerniawski i z jedenastką Rafał Zych, a trenerem drużyny zielonogórskiej, jak Państwo dobrze wiedzą, jest Hubert Pijałkowski. Za chwilę sędzia Wiesław Piotrowicz z Wrocławia da sygnał do rozpoczęcia drugiej części spotkania i miejmy nadzieję, że 6 tysięcy kibiców zgromadzonych tu dziś na stadionie przy ulicy Sulechowskiej na inaugurację drugoligowych bojów Lechii Polmozbyt przeżywać będzie chwilę radości.
Zawodnicy są już na boisku i sędzia Wiesław Piotrowicz dał gwizdkiem do rozpoczęcia drugiej połowy. No miejmy nadzieję, że zielonogórzanie w tej drugiej połowie zagrają co najmniej tak dobrze jak w pierwszej części spotkania, a na dodatek no liczymy na bramki w wykonaniu zielonogórskiej drużyny. Dużo było tych okazji do strzelenia gola w pierwszej części spotkania. No chyba ta jeszcze trema, bo jest to pierwszy występ naszej drużyny na własnym boisku, zadecydowała o tym, że ze wszystkich starć obronną ręką wychodził bramkarz Zbigniew Urbański. Połowy, po których były sytuacje bramkowe, to wynikały właśnie z przyspieszenia tempa, szybkiego przeprowadzania akcji przez zespół zielonogórski. A teraz było bardzo groźnie. Pierwsza interwencja Ireneusza Rymaszewskiego. Świstek uruchomił Bałę, a teraz przeciskał się Jarosław Skrzypiec, upadł na murawę. Zastanawiał się arbiter Wiesław Piotrowicz, ale zdecydował się na podyktowanie rzutu przy piłce wolnego. 33-letni Lisek, ale zdecydował się na strzał Skrzypiec. Bardzo ładnie, bardzo ładne uderzenie teraz tego zawodnika. Piotr Czerniawski. Czerniawski, ale piłka poszybowała jakieś 2,5, może nawet 3 metry nad bramką Zbigniewa Urbańskiego, choć i tak Piotr Czerniawski otrzymał sporą porcję oklasków od zielonogórskiej. Domagała przy nim Zych, próbował przeszkadzać w tym dośrodkowaniu i teraz o wielkim szczęściu mogą mówić zielonogórzanie. Skiksował Wojciech Winograd, a blisko tam był Świstek. I 1-0, proszę Państwa. Strzał Fryderyka Dudy, piłka dotknięta przez Adama Bałę i w 27 minucie spotkania goście Sząbierki Bytom po strzale Adama Bały, 22-letniego zawodnika Sząbierek Bytom, obejmują prowadzenie na stadionie przy ulicy Sulechowskiej. Ta spokojna gra zielonogórzan bez huraganowych ataków zemściła się w 27 minucie drugiej części spotkania. Piotr Czerniawski, ale uprzedził go Ireneusz Domagała. Jeszcze walczą zielonogórzanie. Marek Czerniawski do Piotra Czerniawskiego. Piotr Czerniawski, jeden z wód, drugi. Mógłby zdecydować się na strzał. Jedno kółko chyba za daleko, chociaż ładne podanie do Sawczuka. Sawczuk, ale nie było tam nikogo z zielonogórzan. Wyjaśnił sytuację Grzegorz Fusek. Dopiero teraz wyjaśnił sytuację Zbigniew Korszun, pracujący na całym boisku w dzisiejszym spotkaniu. Fryderyk Duda rozpoczyna z autu, Zbigniew Sawczuk. Pochylski, ładnie do Czerniawskiego. Przeciskał się nasz zawodnik, no niewiele zabrakło, aby mógł oddać strzał. Jeszcze walczy Zbigniew Sawczuk. I proszę Państwa, Zbigniew Sawczuk w narożniku pola karnego faulowany i rzut karny dla naszej drużyny. No dość nieoczekiwana sytuacja, nie było groźnie. Ale decyzja arbitra jest decyzją. 33 minuta drugiej połowy spotkania. Po faulu Ireneusza Domagały na Zbigniewie Sawczuku zielonogórzanie wykonywać będą rzut karny, a więc znakomita okazja do wyrównania. No ciekawy jestem, to podejdzie do piłki ustawionej. Jeszcze moment. Zbigniew Sawczuk, a naprzeciwko w bramce Zbigniew Urbański. Kto okaże się lepszy? Czy będzie pierwsza bramka dla Lechii Polmozbyt w drugiej lidze? Proszę Państwa. Nie ma bramki, proszę Państwa. Nie ma bramki.
Niepotrzebnie się cieszą zielonogórzanie. Arbiter spotkania, jak się zorientowałem, uznał, że Zbigniew Sawczuk faulował bramkarza. Jak Państwo zauważyli, obronił pierwszy strzał Zbigniewa Sawczuka Zbigniew Urbański. Natychmiast poleciał za swoim strzałem Zbigniew Sawczuk i zdaniem arbitra sfaulował Zbigniewa Urbańskiego. Przepychanki na boisku, rozmowy z arbitrem, ale sędzia spotkania podjął już decyzję, a więc w dalszym ciągu nie ma gola na stadionie przy ulicy Sulechowskiej dla drużyny zielonogórskiej. No szkoda, była to wyborna sytuacja, chociaż trzeba przyznać, że ten rzut karny, no był, no nie ukrywajmy, był nieco problematyczny. Motyka do Raka, Rak z lewej strony, przy nim Gumienny, Rak zdołał dośrodkować, próbuje tam jeszcze wejść, wziąć piłkę na głowę, grający z numerem 11 Jarosław Skrzypiec, jednak wyjaśniają sytuację zielonogórzanie, Mirosław Kędziora i Ireneusz Rzymaszewski, piłka wychodzi na rzut. Ale teraz ładnie wyłuskał piłkę do Magała, z lewej strony, atakuje. W pełnym pędzie wpada na pole karne drużyny zielonogórskiej, strzela teraz z numerem 13 Rak, ale piłka odbija się od słupka, jeszcze próbował dobijać piłkę Rafał Rak. Na szczęście Mariusz Gumienny wybił ją na rzut rożanie na polu karnym drużyny Sząbierek. Dośrodkowanie Jutrzenki, ale najwyżej tam skoczył Zbigniew Urbański. Był jeszcze przy tym wyskoku faulowany przez któregoś z zielonogórzan. Nie mogą się z taką decyzją sędziego pogodzić zielonogórscy kibice. I teraz spokojnie, długo zapewne celebrować będą wybicie tej piłki piłkarze Sząbierek. Zwycięstwo na wyjeździe przy premiowaniu zwycięstwa 3 punktami na pewno będzie ogromnym sukcesem drużyny Sząbierek. Na pewno z nieukrywaną radością piłkarze z Bytomia przyjmą ostatni końcowy gwizdek sędziego Wiesława Piotrowicza, kończący spotkanie drugiej kolejki drugiej ligi Grupy A, tutaj wzięłowane przez prawie 6 tysięcy kibiców zielonogórskich. Piękna, słoneczna pogoda, bardzo dobra organizacja. Brakło tylko jednego. Bramek strzelanych przez drużynę zielonogórską i zwycięstwa w dzisiejszym spotkaniu. Choć może przynajmniej remisu. Teraz powstrzymywany przez Domagałę Piotr Czerniawski, Michalski. Indywidualna akcja tego zawodnika, dośrodkowanie, zamieszanie na polu karnym drużyny Sząbierek, ale wybijają piłkę w pole zawodnicy z Bytomia. Jeszcze dośrodkowanie na lewą stronę do Marka Czerniawskiego. Marek Czerniawski, miękka taka wrzutka, próbował strzelać głową Tomasz Trubiłowicz, jednak piłka jakieś 2 metry minęła lewy słupek bramki Zbigniewa Urbańskiego. Już podnieśli się z ławki rezerwowych piłkarze Sząbierek, trenerzy, działacze. Zakończą spotkanie sukcesem. Tak jest, w tym momencie sędzia Wiesław Piotrowicz zakończył spotkanie drugiej kolejki, drugiej ligi, inauguracyjne spotkanie w Zielonej Górze, drugoligowe po 21 latach. Niestety zielonogórzanie nie strzelili bramki, stracili jedną i przegrali to spotkanie. Grali bardzo dobrze w pierwszej części spotkania, w drugiej spuścili z tonu, mieli szansę po rzucie karnym, który wykonywał Zbigniew Sawczuk. Niestety lepszym okazał się Zbigniew Urbański, wybronił ten strzał przy dobitce Sawczuk, faulował bramkarza Sząbierek, stało się. Zielonogórzanie po raz drugi zagrali dość dobre spotkanie, ale po raz drugi schodzą z drugoligowego boiska pokonani. 0-1 po strzale w 72 minucie Adama Bały. To wszystko ze stadionu przy ulicy Sulechowskiej. W minorowych nastrojach opuszczamy boisko w Zielonej Górze. Miejmy nadzieję, że w następnych występach drużyna zielonogórska spisywać będzie się lepiej. Kolejny występ za tydzień w Rydułtowach z miejscowym naprzodem. Dziękujemy, do widzenia. Nie wiedziałem.